sprawdziliśmy, w jaki sposób wydłużyły się średnie czasy przejazdów po centrach największych miast na początku września względem tego, jak jeździło się po tych miastach w dwóch ostatnich tygodniach sierpnia. Nasze badania pokazują, że każde z miast ma swoją specyfikę. Takie najrówniejsze wyniki prezentuje Kraków i prezentował Kraków w zeszłym roku. Wynika to z tego, że krakowscy kierowcy stali tak naprawdę i rano, i po południu, w tym szczycie popołudniowym i te czasy przejazdu wydłużyły się średnio o 25% względem tego, jak jeździło się w sierpniu. Oczywiście to jest tylko średnia, były i takie trasy, na których w centrum jeździło się i o 60% wolniej i dłużej niż w sierpniu. Kolejne miasta, które badaliśmy, to m.in. Poznań i Wrocław. I te miasta prezentują bardzo podobną specyfikę. Możemy powiedzieć, że zarówno wrocławscy, jak i poznańscy kierowcy to takie poranne ptaszki, bo rzeczywiście w tych korkach najczęściej utykali w godzinach porannego szczytu. W godzinach popołudniowego szczytu te czasy przejazdów owszem wydłużyły się, ale nie na tyle, by było to znacznie odczuwalne dla nich. Kolejnym miastem, które badaliśmy, była Warszawa i tutaj sytuacja wyglądała zupełnie odmiennie, bo ile stołeczni kierowcy w porannych godzinach szczytu nieznacznie zwalniali, to już w godzinach popołudniowego szczytu te czasy przejazdów wydłużały się średnio o 1/3 względem tego, jak jeździło się w sierpniu i rzeczywiście to są już takie wartości, które są bardzo odczuwalne dla poszczególnych kierowców. Tu znowu mówimy o średnich, odchylenia na trasach w centrum sprawiały, że te trasy i te czasy przejazdów często wydłużały się nawet do 60%. W tej chwili mówimy o tym, co jest teraz, a nasze wyniki badań były oparte o danych zeszłorocznych. Nie możemy się też spodziewać, że będzie 1:1, dlatego że sytuacja na drogach uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od pogody, a ta ewidentnie nie dopisuje w ostatnich dniach, ale także od prowadzonych remontów. Więc musimy rzeczywiście przygotować się na to, że najbliższe dni będą trudniejsze na drogach. Warto przygotować się i wyjeżdżać wcześniej tam, gdzie chcemy dotrzeć. Po kilku dniach ta sytuacja się unormuje i myślę, że już w drugiej połowie września będzie jeździło się dużo lepiej. Niestety będzie to poprawa na krótką metę, bo już w październiku na ulice polskich miast wyjadą zmotoryzowani studenci, wyjadą także nauczyciele akademiccy i tutaj znowu nastąpi takie pogorszenie, jeśli chodzi o sytuację na drogach. Mówimy po prostu o takich falach korków, które powtarzają się co roku.